byłem w wojsku i dowiedziałem się, że będą budować koło Krakowa wielką hutę. Mówi, to był kapitan. No to by tak się utrwaliło, ale potem przyszedłem z wojska. To poszedłem do tego, ożeniłem się, to było województwo rzeszowskie. No i siostra była w Legicy, dwie siostry. No u niej zaproponowali, że przyszedł tam do pracy do nich, bo mają mieszkanie. To no, pojechałem do mieszkania. No tam no, i ze żoną i tego. No i potem się tam urodził mój synek. No ale to było takie dość tego. No, jakoś to ciężko, żona była chora, to mówi, źle się czuła w tym klimacie tam w Legnicy. Potem zarządzałem, żeby przyjechać. To nie chcieli mnie zwolnić w ogóle tam, tylko chcieli, żeby żonę wyślą. Odesłał tam do Rzeszowskiej, a ja żebym dostał pracy. Ja się nie zgodziłem na to. Ja pojechałem do huty, no i szukałem tego od pracy, ale tylko trawę jechał do Krzyżyn, bo tam to miejsca, bo dali to nie trzeba na pieszo chodzić. No i tam nie wiedziałem gdzie, albo szedłem w tym kierunku, jak to ryszy kolejowe. Szedłem, ołówki były tego zboża, same te placy takie. Ale dowiedziałem się, że daleko tam pracowali, jakieś budowa szła. No tam doszedłem, no tylko tam te robotnicy byli. No i zapytałem się, gdzie tu jest urząd, no, przyjęcie do pracy jakieś, ten biuro przyjęcie do pracy. No i powiedzieli tam, że tam dalej są, no to i pokazali mi, poszedłem tam. No i pytałem się do pracy, co przyjąć. O panie, teraz jest zima, mówi, na wiosnę pojechałem z powrotem do Rzeszowa. No i tego. Przyjąłem się na 3 miesiące do Rzeszowa w pracy. To chodziłem co 5 czy więcej kilometrów do jakby zimową porą. No i potem się dzwoniłem, bo słyszałem, że tam jeden pracownik, taki mistrz się nazywa, pracuje w hucie. No i pojechałem tam, no i wziąłem do niego adres, no przyjechałem i tak, no, pojechałem tam, gdzie do huty jako kowarzysza. I potem tego, się przyjąłem tam do huty. No bo szukać pracy, do pracy przyjechałem, no, bo tam przeszłego to było, nie było ta pracy, bardzo tam niskie zarobki były. Nie, no dobra, no, słuchaj, bo miałem tę pracę, miałem dostać mieszkanie, ale tak, nie dostawałem dość szybko. No, ale ja tam czekałem dość z roku, się więcej czekałem na te mieszkanie, bo nie dałem do partii, no to tak więcej mnie tak na boki tak odsyłali. No i będę szanowany, to mówię, przecież oznaczali mnie, chcieli mnie oznaczyć na medal, no i typowany byłem oznaczenie, ale nie dostałem dlatego, że nie należałem do partii. Dostałem to na hotelu, zamieszkałem, żona też potem przyjechała, też na hotelu zamieszkałem z dziećmi. No ale tam tylko mogłem być, ze żoną się widywać tylko do godziny 22. A potem musiałem iść tam, bo nie wolno było. No to chyba inaczej pracuję na ten remont budowlany. Też zamki by naprawiali nawet po blokach, nie po blokach, tylko po biurach, no. Bo tam się psuje bardzo często, no, i to się też to się naprawiało. Różne rzeczy takie się robiło. No. Na 6 trzeba było być w pracy, no trzeba było po 5 trzeba było wyjeżdżać, żeby to jest dużo, bo tak trawa nie wzięła tak non-stop, regularnie, no to trzeba było wcześniej wychodzić. No i do godziny 12 godzin się pracowało, gdzieś 8 godzin się pracowało. No i no, potem przyjechał się do domu, no to zjadło się obiad,
z dzieckiem się poszło na spacer, żona poszła do pracy. Przyszliśmy jeszcze na czynstwo, jeszcze bardzo dużo czynstwo na tym się robiło. Robiliśmy takie... budowaliśmy ten basen, to te części do basenu, do takie kajaki to dorabiałem, przydat społeczny. Potem budowaliśmy stadion, też przydat społeczny budowaliśmy. No i teraz te wieżowce w Hucie, takie też my tam nawet tego przydat społeczny robiliśmy, tam takie wykopy, to tam, no i bardzo dużo pracy. No, czasami chodziłem do kina, no i do teatru. Tutaj na jeszcze ten pracował ten w teatrze, ten jak teraz występuje, Emiak Miłość. Ten, to więc zapowiem, jak by to było. Taki starszy pan już jest. Ja nie powiem, że nie było tak całkowicie, bo chodziliśmy do Boga, to jeszcze nie było tu kościołów, tylko do Boga my chodzili tam. Kościoła. Przecież tego, były te, tutaj się krzyżę postawili, tutaj teatralne, co mieszkamy teraz. No i potem jak się tego komuna chciała tego wykopać, ten usunąć. Ale te krzyża, ale nie daliśmy się. Przyjechali ludzie do pracy i na rano byłem, a na popołudniu, że jedźcie do tego, bo chcą ten krzyż tego wykopać i usunąć. Idźcie brudzić. No i strasznie dużo było, bo tutaj no, strzelanina była i to petardy były, ale jakoś obronili. Zrobiła bardzo dużo dla ludzi, że tyle ludzi było, bo rozbudowywała się, ludzie przyjmowała, dobrze zarabiali. No i dobrze emerytury mają teraz, ci co pracowali po 30-40 lat i więcej na kombinacie.